Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Was do kuchni obżarciucha na parzone mięso na kanapki. Jest to genialna domowa wędlina z indyka, którą ze smakiem zajadają dorośli i dzieci. Ja taką wędlinę z indyka przygotowuję dość często, bo jest u nas chętnie zjadana. Do przygotowania domowej wędliny z indyka potrzebuję pierś z indyka, wodę, sól, pieprz, słodką paprykę, tymianek, liście laurowe, ziele angielskie i czosnek. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to Was do tego zachęcam. W garnku mam już 1 litr wody. Dodaję teraz sól, tak 2 płaskie łyżki. Wsypuję łyżeczkę słodkiej papryki, łyżeczkę pieprzu czarnego. Dodaję tymianek suszony, ja mam z własnej uprawy. Dorzucam 6 kulek ziela angielskiego i 3 liście laurowe. Dodaję drobno pokrojone ząbki czosnku. Pokroiłam 5 ząbków. Zalewem mieszam i zagotowuję. Zalewa się zagotowała, odstawię ją na bok do wystygnięcia. Umytą pierś z indyka osuszam ręcznikiem papierowym. Ja mam tutaj kawałek ważący około 750 gramów. Odcinam to, co jest mi niepotrzebne. Oczyszczam filet z tych błonek. Teraz fileta zawijam, kształtuję w wędlinę i związuję sznurkiem. Staram się go obwiązać dość ciasno. Ja nie mam jakichś tam specjalnych metod na wiązanie mięsa, tylko owijam je sznurkiem. Możecie oczywiście go ładnie obwiązać lub też włożyć w taką specjalną siatkę do wędlin. Ważne jest, aby filet był dość mocno ściśnięty, żeby się nie rozpadał. Pamiętajcie też, żeby użyć nitki kuchennej, takiej, którą można używać do żywności. Do zimnej zalewy wkładam mięso. Powinno być całe w zalewie. Garnek przykrywam i mięso wstawiam do lodówki na 24 godziny. 24 godziny minęły, wyjmuję mięso z lodówki. Fileta teraz włożę do rękawa do pieczenia. Zawiązuję mocno jeden koniec. Wkładam mięso i zawiązuję rękaw z drugiej strony. Tak przygotowanego fileta z indyka wkładam do garnka i zalewam wodą. Stawiam na kuchenkę i przykrywam. Doprowadzam do zagotowania, a następnie zmniejszam moc palnika, tak żeby woda w garnku tylko bardzo delikatnie się poruszała. Będę tak indyka parzyła przez 45 minut. Przez ten czas nie zaglądam do garnka. Filet jest już gotowy. Ostrożnie go wyjmuję z garnka. Mięso w rękawie pozostawiam do przestygnięcia. Mięso jest już zimne, wyjmuję je z rękawa i ściągam nitkę. Indyka można jeszcze wstawić do lodówki na kilka godzin, wtedy lepiej zastygnie. Mięso mam uwolnione, nitka usunięta, teraz można je pokroić. Taki indyk na kanapkach będzie wyśmienity. Podobał Ci się przepis? Daj łapkę w górę i zostaw komentarz. Po więcej smacznych przepisów zapraszam na mój kanał i bloga Obżarciuch. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Obżarciuch.